Państwo, witam Państwa serdecznie dzisiaj w gościnnych naszych progach gminy Bętków. Witam serdecznie Pana Starostę Powiatu Tomaszowskiego, Pana Mariusza Wędzinowskiego. Witam Panią Przewodniczącą Rady Powiatu, Panią Wacławę Bąk. Witam serdecznie Pana Wicestarostę Powiatu Tomaszowskiego, Pana Reszka Ogórka. Witam członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Pana Michała Czachowicza. Witam serdecznie Radnego Rady Powiatu, Pana Jana Walcerka. Witam serdecznie również przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych na czele z Panią Dyrektor Beatą Zysiak oraz Marcinem Ambrozem, Wicedyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Witam serdecznie również księdza proboszcza naszej parafii, Krzysztofa Nowaka. Miło mi jest również gościć dzisiaj mieszkańców, a jednocześnie samorządowców okręgu Praszki, a mianowicie na czele z wiceprzewodniczącą Rady, panią Emilią Pirek oraz panem tutaj Remigiuszem Sołtysem naszej tutaj miejscowości. Miło mi również gościć mieszkańców miejscowości Prażek oraz wszystkich radnych Rady Gminy w Bętkowie. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, że po tak wielu latach doczekaliśmy się wspaniałego mostu na tej rzece. Jak Państwo przejeżdżaliście 3 miesiące temu, przed wjazdem na most widniał znak 2,5 tony. Dzisiaj już wiemy, że dopuszczalny ciężar to jest 50 ton. Wielu mieszkańców powiatu tomaszowskiego wypowiada się w ten sposób, na czele z panem starostą, że jest to most pokazowy na drodze powiatowej. Nigdzie w takiej technologii i w takim ładnym stanie nie mamy na tą chwilę mostu w powiecie tomaszowskim. Panie starosto, z tego miejsca pragnę podziękować panu, jak i zarazem całemu zarządowi powiatu tomaszowskiemu, całej Radzie Powiatu na czele z panią przewodniczącą. Serdecznie dziękuję również radnym Rady Gminy Bętków, bo to dzięki Wam, dzięki Waszej determinacji, dzięki Waszemu wsparciu dzisiaj możemy świętować otwarcie tego wspaniałego mostu. Dziękuję serdecznie. Panie Starosto, oddaję Panu głos. Dziękuję bardzo, Panie Wójcie. Ja jeszcze pragnę powitać tomaszowskie media, które przybyły na tą dzisiejszą uroczystość. Bardzo dziękujemy, że będziecie Państwo z nami, że będziecie mogli przekazać mieszkańcom powiatu tomaszowskiego tą ważną, radosną informację dotyczącą nowej inwestycji na terenie naszego powiatu. Proszę Państwa, pokazujemy tutaj jako Zarząd Powiatu i Rada Powiatu, że wszyscy mieszkańcy i wszystkie gminy są nam jednakowo bliscy. Dlatego też taka inwestycja tutaj na terenie gminy Bętków to jest wspólna inwestycja, która kosztowała prawie 1 000 000 zł. Taką lwią część tutaj zainwestował powiat tomaszowski, 465 tysięcy złotych w naszym budżecie przeznaczone właśnie na budowę tego mostu. 150 tysięcy to jest pomoc finansowa od gminy Bętków. Bardzo dziękuję tutaj panu wójtowi i całej Radzie Gminy Bętków za to, że wsparli tą naszą powiatową inwestycję. I to, co chcę również przypomnieć, 333 tysiące, czyli 1/3 tych środków potrzebnych na realizację tak bardzo ważnej, istotnej inwestycji dla całej społeczności tutaj lokalnej gminy Bętków. To są, proszę Państwa, środki rządowe przyznane nam przez Ministerstwo Infrastruktury. To, co powiedział Pan Wójt, most jest najwyższej klasy. Mamy nadzieję, że będzie służył przez wiele, wiele lat. Możemy się tym mostem chwalić wszędzie, bo jest, tak jak powiedziałem, już najwyższej jakości. Ja w tym miejscu bardzo serdecznie tutaj chciałbym podziękować Zarządowi Dróg Powiatowych, który miał baczenie i pieczę tutaj na całą tą inwestycję. Gdyby nie nasi Państwo dyrektorzy, to nie wiem, czy to by się udało rzeczywiście zrealizować w tym roku, bo to konkretna praca przez nich wykonana, często i po godzinach, właśnie żeby ta inwestycja została zrealizowana jeszcze w tym roku, żebyśmy mogli ją odpowiednio rozliczyć. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, którzy przyczynili się do budowy tego mostu. Niech on tutaj służy wszystkim mieszkańcom gminy Bętków. Państwu gratuluję również takich władz samorządowych, które od samego początku podjęły odważne decyzje, konkretne działania, żebyśmy tutaj na terenie gminy Bętków mogli cieszyć się tą naszą wspólną inwestycją.
Panie starosto, kolejna trafiona inwestycja. Tak, to co powiedziałem na początku, ja bardzo się cieszę, że właśnie tutaj, szczególnie w tej gminie, gdzie ten most był wyjątkowo potrzebny i jego stan techniczny był naprawdę katastrofalny, udało się doprowadzić do realizacji tą inwestycję, jakże ważną dla całej społeczności, zarówno gminy Będków, no jak i też i powiatu tomaszowskiego, bo most ma znaczenie też po części strategiczne. Jest to jedna z dróg właśnie do Łodzi. Szczególnie dzisiaj, kiedy są inne drogi przebudowywane, mamy szansę dojechać szybciej właśnie jadąc tą drogą. Ale taki most. Taki most o tonażu 50 ton. Czyli tutaj wcześniej była możliwość tylko przejazdu samochodów do 2,5 ton, a dzisiaj mamy most, przez który rzeczywiście wszystkie samochody ciężarowe mogą przejechać i to w sposób bezpieczny. Most, który będzie służył pewnie dziesiątki lat tutaj właśnie tej społeczności. Nas to bardzo cieszy, że przy takiej właśnie wspólnej pracy, przy takiej współpracy właśnie pomiędzy powiatem, gminą Będków, jak i również Ministerstwem Infrastruktury, udało się osiągnąć zamierzony cel. Chcemy, żeby więcej takich inwestycji było realizowanych na terenie całego powiatu tomaszowskiego. Tą inwestycją między innymi właśnie pokazujemy, że będziemy widzieć wszystkie gminy, nie tylko samo miasto, ale każdą część należącą do powiatu tomaszowskiego. Oczywiście gratulujemy tutaj społeczności Będkowa, gratulujemy panu wójtowi, że mogą rzeczywiście tutaj pokazać, że są skuteczni w tym swoim działaniu, skuteczni od razu na początku tej kadencji władz samorządowych. Ja tutaj w tym miejscu mogę powiedzieć, że planujemy kolejne inwestycje związane też właśnie w gminie Będków. Mówimy tutaj o drogach i jeśli zostanie uchwalony w takim wymiarze, jak proponujemy, budżet powiatu, to w tym roku będziemy widzieli już dalsze konkretne działania na terenie gminy Będków, ale też i na terenie pozostałych gmin należących do powiatu tomaszowskiego. Panie starosto, przypomnijmy może widzom jeszcze raz, jaka kwota została wydatkowana na ten most, na tę inwestycję. Panie redaktor, drodzy państwo, ta kwota, która została przeznaczona na budowę właśnie tego mostu w takim wymiarze, to kwota 1 000 000 zł. 465 tysięcy to środki pochodzące z budżetu powiatu. 150 tysięcy to jest pomoc finansowa od wójta i od gminy Będków i kwota 333 tysięcy, czyli 1/3 tej całej kwoty pochodząca z Ministerstwa Infrastruktury. To razem dało nam właśnie tą możliwość budowy tego mostu. Firma wykonująca tę inwestycję to może być przykładem dla innych firm, bo czas po prostu był rekordowy. Tak, no bardzo się cieszymy, że udało się w tak krótkim czasie, 3 miesięcy wybudować taki most i jakby zakończyć tą inwestycję. Czasami rzeczywiście zdarzają się sytuacje trudne, gdzie te prace się ślimaczą więcej. One po prostu trwają już nie tylko miesiącami, ale latami. A tutaj dobra praca, dobra skuteczność właśnie tej firmy, która ten most wykonywała. Ale też ja przypomnę jeszcze raz. Wspaniały, dobry nadzór Zarządu Dróg Powiatowych. Szczególne tutaj podziękowania dla pani dyrektor, dla pani Beaty Zysia, która koordynowała te działania. Nie było tygodnia, żeby nie przyjechała, nie zobaczyła, jak te prace postępują. No, można powiedzieć, pilnowała, żebyśmy właśnie zmieścili się w tym określonym terminie. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Myślę, że to jest nasza wspólna radość i nasze wspólne zwycięstwo. Drodzy państwo, ideą naszej Rady Powiatu jest zrównoważony rozwój, ponieważ z ogromną radością i ochotą poznajemy waszą kulturę, wasze tradycje, wasze zwyczaje i gościmy u was, czujemy się oczywiście niezwykle dopieszczeni, to największą radość sprawiają nam wyjazdy robocze. I oby jak najczęściej wyjazdy takie, które służą państwu, ale tak naprawdę są dla dobra wszystkich i całego powiatu, bo ta droga prowadzi, to jest jedna z dróg prowadzących do Łodzi, prawda? Więc myślę, że nie tylko państwo będziecie z tej drogi korzystać. A zatem, panie starosto, myślę, że nie po raz ostatni z dobrą, w dobrej wierze i z tak, dobrym zdaniem. Z takimi informacjami. Serdecznie państwu gratuluję. Panie starosto, to może jeszcze uchylmy rąbka tajemnicy, jaka będzie kolejna inwestycja? Pani redaktor, no będą to oczywiście kolejne inwestycje drogowe, tych inwestycji będzie więcej, ale jesteśmy w przededniu uchwalania budżetu. Za 2 dni, kiedy uda się ten budżet już uchwalić, będę mógł państwu powiedzieć w taki sposób deklaratywny, że dokładnie rzecz biorąc,
te i te inwestycje zapisane w projekcie budżetu będą realizowane w roku 2020 i naprawdę będziemy mogli się tutaj pochwalić wieloma takimi osiągnięciami, na które czekają mieszkańcy naszego powiatu. Były różne podziękowania w kierunku starosty, w kierunku państwa kierujących wydziałem, a ja bym chciała skierować podziękowanie do waszego wójta. Macie naprawdę super wójta. Panie wójcie, pokazowy most w gminie Będków. Tak, szanowni państwo, jestem dumny niezwykle, że ten most znajduje się właśnie w mojej gminie. Jak powiedziałem przy przywitaniu, ten most jest mostem pokazowym, nie tylko w cudzysłowiu. Zarząd dróg twierdzi, że takiego mostu nie ma w całym powiecie, jest w nowej technologii. Pomimo, że to jest malutki most, rzeczywiście mnóstwo tutaj było tych różnych technicznych rzeczy używanych. Mianowicie mogę tutaj państwu powiedzieć takich ciekawostek, że ponoć weszło 28 ton stali, poprzedni most mieścił 2 tony stali. Także widać, że to jest taki monstrum, powiem, na małej rzeczce duże monstrum. Ale most przeważnie łączy dwa brzegi. Co ten most łączy? Co ten most łączy? Powinienem powiedzieć, łączy pokolenia. Natomiast, szanowni państwo, coś w tym jest. Rzeczywiście ten most łączy miejscowość Praszki z miejscowością Będków. Natomiast trzeba dodać, że z tego mostu korzystają mieszkańcy całego powiatu. Niejednokrotnie spotykałem się podczas spotkań z mieszkańcami powiatu tomaszowskiego, którzy informowali mnie, że właśnie przejeżdżają przez ten most i bardzo się niepokoją, ponieważ widnieje znak 2,5 tony. Od dzisiaj będzie można jeździć każdym autem, jakie jest dopuszczone do ruchu na terenie naszego kraju. Można rzec, że gmina Będków kwitnie. Rozkwita rzeczywiście. Jestem dumny, że jestem wójtem tej gminy. Rzeczywiście mam tutaj wiele do zrobienia. Natomiast jak pan starosta powiedział, od samego początku biorę się do ciężkiej pracy, ponieważ wiem, że ten czas szybko ucieka. Dopiero było moje zaprzysiężenie, a dzisiaj już minął ponad rok. Także tego czasu jest mało, a dużo do zrobienia. Cieszę się, ponieważ kocham wyzwania i usiłuję sprostać nim. To czego panu możemy życzyć jeszcze? Jak najwięcej inwestycji, aby ten róg obfitości ze strony powiatu tomaszowskiego nas nie omijał, a inwestycje, które będą wspierane z urzędów wojewódzkich, tudzież Urzędu Marszałkowskiego, również żeby o nas pamiętano w tamtejszych instytucjach. Proszę teraz o zabranie głosu przez księdza proboszcza. Księdze Krzysztofie, zapraszam serdecznie. Zaproszenie. Moją misją jest wykonać poświęcenia tego dzieła. I serdecznie gratuluję władzom powiatu i władzom gminy, że mieszkańcom, że ten most jest, most zawsze jest symbolem łączenia tej przestrzeni, czasu z transcendencją, z wyższym światem, więc ten most zawsze prowadzi ludzi do dobrego świata, światu. Tego z całego serca wszystkim życzę. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się, Wszechmogący, Wieczny Boże, wszystko cokolwiek stworzyłeś jest dobre i nie ma niczego, co byłoby złe samo z siebie, o ile przyjmujemy je z dziękczynieniem przez Twoje ręki. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Chwalimy się i wielbimy. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, moc i dobroć Twoja. Pobłogosław, Panie Boże, ten most, dzieło pracy ludzkich, trudów, aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą będą się tutaj przemieszczać, mogli dotrzeć do wyznaczonego celu, zastali wierze, a od Ciebie doznawali pomocy i opieki. Oto prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Idę w tą stronę. Do tej drogi. Ja zapraszam teraz państwa tutaj, panie przewodniczący, pana starostę z punktów zarządu do przecięcia wstęgi.
Panie sołtysie, ten most to chyba duma wasza. No duma, no jesteśmy zadowoleni. Przede wszystkim chciałbym podziękować w imieniu swoim, no i wszystkich mieszkańców, że mamy tak most, bo to jest naprawdę droga ruchliwa tu Tomaszu Włódź i naprawdę jest potrzebna. No, no i to po prostu most, który powstała, bardzo taka porządna inwestycja. To nie jest jakiś tam mostek na 15 czy 10 ton, jak zakładają, tylko jak tu pan wójt nadmienił, na 50 ton, no to naprawdę jest... Można, no, no, można po prostu ruch puścić, jaki tylko ktoś chce, i pojazdy mogą przejeżdżać naprawdę ciężkie, bo na dzisiejsze teraz no, coraz ciężejsze sprzęty, nie tylko już transport, ale i rolnicze, prawda? Taka droga na świat. Droga na świat, dokładnie, droga na świat. Tylko teraz jeszcze tylko dookoła, żeby powiększyć to wszystko, żeby naprawdę można tu było już puścić taki prawdziwy transport. Pani dyrektor, takich może trochę danych technicznych poprosimy. To znaczy tak, to, że most ma jak gdyby 50 ton, to jest tym najważniejszym aspektem dla tej budowy. Natomiast takimi aspektami, które, że tak powiem, należy tu uwzględnić, to to, że jest wykonany w tej chwili ten most na całych ławach żelbetonowych. Dane techniczne, czyli światło, przepływ, które teraz zostały wykonane, umocnienia, po obu stronach wyłożone są ażury, gdzie, żeby to światło było jak gdyby i przepływ zabezpieczone w tym czasie. I tak naprawdę to trzeba powiedzieć, że nie ma rzeczywiście teraz nowego takiego obiektu na naszym powiecie. Wykonany został w ekspresowym tempie, bo 3 miesiące to jest bardzo szybko na wykonanie takiej inwestycji. Firma rzetelna, która tutaj jak gdyby podejmowała tę pracę, więc myślę, że będzie służyło długo i naszym mieszkańcom i powiatu, i tej gminy szczególnie, której tutaj się będą musieli poruszać auta ciężarowe, które teraz bez obawy mogą wjechać na taki most. W tej chwili na tej rzece, naszej Łaznowiance, dno rzeki oraz skarpy zostały umocnione w tej chwili. Poprawiliśmy te parametry nacisku, nośności. Skarpy przyczółków będą umocowane płytami i są w tej chwili, i zapewnia to swobodny przepływ wody i niezmienność całej tu gospodarki wodnej, tak, że jak gdyby ten teren będzie też zabezpieczony. Jaką pani żywotność daje? Tak, przewiduję od razu, że będzie tu służył mieszkańcom 100 lat. A może i dłużej. A może i dłużej.